Dziś jest święto nawrócenia świętego Pawła. Święty Paweł ma, czy dwa razy w ciągu roku wspominamy jego imię. Osobne święto ma właśnie dzisiaj z powodu tego, co stało się najważniejszego w jego życiu. Spotkał Pana, zmierzając do Damaszku. Zwróćmy uwagę na to, co jest centralne, co jest najważniejsze. W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Odpowiedziałem: Kto jesteś, Panie? Rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego Ty prześladujesz. Chrystusa nie prześladował Szaweł. Nie spotkał go prawdopodobnie w swoim życiu. A jednak Jezus, który się ukazuje w chwale, mówi, że mnie prześladujesz. Jakie to ma znaczenie? Bardzo ogromne, dlatego że to jest jeden z ważniejszych tekstów, który mówi, jak bardzo jest ważny Kościół na drodze do zbawienia. Kościół złożony z bardzo konkretnych ludzi. Bo to Jezus, który się mu ukazał, kiedy już Szaweł uwierzył, że to jest Pan, to słyszy, że ma iść do Damaszku, odszukać Ananiasza i od niego się dowiedzieć wszystkiego. Zobaczmy, że Jezus nie objawił w tym momencie Szawłowi Ewangelii, nie objawił mu tego, jak nauczał, jakie są ważne prawdy, które przekazywał na polach Galilei. Nie przekazał mu także sposobu sprawowania wieczerzy pańskiej, tylko posłał go do Ananiasza, szanowanego Żyda, który uwierzył w Jezusa w tym mieście. Trzeba sobie uświadomić, że gdyby Szaweł wiedział, jaki Kościół spotka w Damaszku, w Antiochii później, jak bardzo może być rozczarowany, jak może być w pewien sposób prześladowany przez niektórych ludzi Kościoła, to można sobie wyobrazić, żeby nie poszedł do tego Ananiasza. Z drugiej strony mamy w Dziejach Apostolskich trzy relacje o tym spotkaniu pod Damaszkiem. W jednej z nich jest bardzo wyraźnie powiedziane, że ten Ananiasz otrzymuje polecenie od Pana, że przyjdzie Szaweł. Trzeba go wtajemniczyć w wiarę. Trzeba go będzie ochrzcić. I Ananiasz ma ogromne opory, bo mówi, przecież to jest ten człowiek, który dyszy rządzą zabijania wyznawców Chrystusa. Przecież idzie tutaj, przybywa po to, aby więzić, żeby zabijać, żeby osądzać. A jednak ten Ananiasz musiał wszystko przekazać, co można byłoby nazwać kerygmatem, katechizmem. Ale i tak, Szaweł będzie bardzo słaby choćby w takim przekazie odnośnie nauczania Jezusa. Jak przeglądamy listy świętego Pawła, tam prawie w ogóle nie ma nic z ziemskiego życia Jezusa. Dominuje zmartwychwstanie, dominuje powtórne przyjście Chrystusa, dominują sprawy, które się dzieją w danym momencie w Kościele. Potem sprawy, które dotyczą organizowania Kościoła. Zobaczmy, jak to bardzo ważne jest, żeby Kościół przekazywał wiarę, przekazywał nauczanie. Żeby człowiek, przychodząc do Kościoła, spodziewał się, że rzeczywiście otrzyma nieskażoną naukę, w taką, w którą może uwierzyć, z taką, w której będzie trwał w Kościele, korzystając z tego dobra, jakie ma Kościół. Słowo Boże, wykład tego Słowa Bożego, sakramenty i wspólna modlitwa tych, którzy tworzą wspólnotę. Co chwilę dochodzi wiadomość, że ktoś ma zamiar opuścić Kościół, że się chce wypisać z Kościoła. Zdarza się, że 2-3 tygodnie po wypisaniu się z Kościoła przychodzi problem pogrzebu tego człowieka. I wtedy wszyscy dookoła zachodzą w głowę, co się stało i w ogóle jak na to patrzeć. Bo ktoś jest dotknięty, bo ktoś mówi, że on się zraził,
Ktoś mówi, że to przecież nie jest poważne, że on się nie wyparł wiary, że on tak, że on tylko nazwał się proboszczowi. Uświadamiamy sobie, jak bardzo człowiek, który opuszcza Kościół, wystawia sam siebie na niebezpieczeństwo złego. Jak bardzo potrzebna jest ta społeczność tych, którzy wierzą, którzy się wzajemnie modlą za siebie, którzy mają wstawiennictwo świętych, którzy mają sakramentalia i sakramenty. Módlmy się także za ludzi, którzy pewnie wiary nie mają, albo mają, jak to mówimy, kulturową wiarę. I różne myśli przychodzą im do głowy, zamiast szukać tego, co można byłoby nazwać uzasadnienie wiary, pogłębienie wiary, odnalezienie wiary, albo prośbę po prostu o wiarę, która jest łaską od Boga. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Amen.